Słuchajcie, po tytule filmu wiecie, gdzie jadę. I dzisiaj przetestujemy sobie to miejsce. Przerażamy trochę ilość ludzi, ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak tragicznie, chociaż wiecie, że ja nie lubię tłumów. Zobaczymy, czy to jest największe w Europie, czy naprawdę są to zjeżdżalnie najdłuższe. I w ogóle, w szczególe. Więc watch me. My ogólnie zdecydowaliśmy się jechać autokarem, który odjeżdża bezpośrednio z Warszawy, z Alei Jerozolimskich 56. To jest ten przystanek. Dla ścisłości znajduje się on na takim dużym parkingu obok od razu głównej ulicy. W ogóle słuchajcie, wchodzę do tego pomieszczenia tutaj, żeby się przebrać i w ogóle. I patrzcie, nie wiedziałem jak zamknąć te drzwi, a tu wystarczy, że weźmiecie taką opółeczkę na dół i jesteście zamknięci i nikt wam nie wlezie. Powiem wam tak, ogólnie tragedii nie ma, jest nawet spoko. Tylko ta najdłuższa zjeżdżalnia, do której są zawsze największe kolejki, czy jest aż taka hiper, moim zdaniem nie, ale raz możecie zjechać. Najbardziej mi się podobała zjeżdżalnia Pepsi. Naprawdę trochę się bałem. I Shark też była fajna, tylko ogólnie jestem fanem tych zjeżdżalni, na których się zjeżdża na pontonach, a nie na dupie. Dobra, słuchajcie, my wracamy. Powiem wam szczerze, że
mimo tych różnych złych opinii, które gdzieś tam oglądałem, czy czytałem, nie było źle, było naprawdę fajnie. Oczywiście tam jeszcze są pewne rzeczy w trakcie tworzenia. Pewne rzeczy nie działają, ale i tak było naprawdę spoko. Ale jak to cebulaki, zawsze na coś narzekają. Co mi przeszkadzało? Jak zwykle kolejki. Nienawidzę kolejek, ale tak naprawdę było super. Byliśmy tutaj około 6 godzin. Jeszcze w restauracji to i to i to i tamto. I powiem wam, że ja nawet, mimo że miałem bilet na wszystkie strefy, relaks i te saunary, ale nie byłem tam, bo szczerze mówiąc jakoś tak wolałem zjeżdżalnie. A że była ze mną jeszcze ta mała dama tutaj. Że pokażę. Cześć. Cześć. No to oczywiście chciałem z nią się tam pobawić, poszaleć. I byliśmy i na falach, i na dzikiej rzece, bo tam jest dzika rzeka, chociaż nie jest aż tak dzika jak w Spocie. Ale jest jedna dzika i jedna jest taka wolna. I na początku myślałem, że ta wolna to jest ta dzika, bo to jest taka bardziej, no nie wiem, taki chill, po prostu sobie leżycie i płyniecie. Ale na zewnątrz, na dworzu jest taka rzeka, która no, ma dosyć duży prąd. I ten tutaj dupek mnie wpchnął i aż 3 razy przez niego na tej dzikiej rzece płynąłem. No, no, ale się zemściłem 3 razy. Więc polecam serdecznie, naprawdę najlepsza zjeżdżalnia dla mnie Pepsi. Nie wiem jak ta Tiger Race, czy jakoś tak była, nie działała. Na tych zjeżdżalniach zapadkowych nie jechałem, bo po prostu nie lubię czegoś takiego i się boję, że coś sobie znowu zrobię. Ale naprawdę polecam, było super.